przegap i już dziś sprawdź swój odbiornik. Przełączenie na nowy standard w województwie dolnośląskim nastąpi 28 marca 2022 roku. Więcej programów w wyższej jakości. Dziewczyny! Marzysz o debiucie w Opolu? Śpiewasz z pasją? Przygotuj dwie piosenki i przejdź na casting do szansy na sukces. Przesłuchania odbędą się 26 i 27 lutego w Telewizji Polskiej w Warszawie przy ulicy Woronicza 17, blok F. Daj sobie szansę na sukces. Najciekawsze informacje z 16 ośrodków Telewizji Polskiej w TVP3. Kielce. To już pewne. W Skarżysku Kamiennej powstanie zbiornik retencyjny, który będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim ochroni mieszkańców przed powodziami i suszą. Podpisano już porozumienie w tej sprawie. Szacowany koszt inwestycji to około 90 milionów złotych. Wrocław. Miała być zieleń, będą budynki. Mieszkańcy protestują przeciwko sprzedaży działki w Parku Klecińskim. Alarmują, że bez ich wiedzy trafiła w ręce dewelopera. Zapowiadają, że sprawy tak nie zostawią i chcą konsultacji społecznych. Opole. Nad małymi Rzędowicami zawisł złowrogi cień masztu 5G. Mieszkańcy są w strachu, że nadajnik będzie szkodził ich zdrowiu. Nieustannie piszą do starostwa, żeby inwestycje zablokowano. Starostwo rozkłada ręce i mówi, że potrzebne są bardziej konkretne argumenty, aby nie dopuścić do budowy. Oglądaj informacje z Twojego regionu w TVP3.